Witamy panowie, jestem u murzynków, tych świeżych. Specjalnie film dla was w niedzielę, bo tam poczytałem parę komentarzy, nawet u kolegi Tatka, że u Andrzeja się osrały gołębie, kolego, to się tyczy ciebie. Okej, osrały się, ale nie martw się, mam tyle papieru toaletowego, że dupę im tak wytrę, że jeszcze cię zaskoczą, będą rwały kilometry. Panowie i panie, słuchajcie mnie teraz. Głupie komentarze, głupie sranie w banie. Nagrałem wam, żebyście wiedzieli, u każdego to samo jest, tylko nie pokazujecie, nie mówicie. U mnie w gojemniku, czyli głównym gojemniku, jest super. Staram się nigdy tego nie mieć. Tu gołębie są świeże, są gołębie zaszczepione. Nie wiem, co było, czy były od rzęsiska podane, czy były odrobaczone. Zobaczcie, tak się gołąbki zachowują po szczepionce. Ten ledwo wyglądał przedwczoraj, a dzisiaj zobaczcie, jak wygląda po szczepionce. Powinny dostać trójeczkę, dostały 2,5. No jest parę, że odchorowuje. Tamtemu dałem krzyżyk, czyli Alleluja. On jest do zlikwidowania z tego tu pokarmnika, jako żyje ten gołąb. Zaraz wam pokażę, jak są gołębie karmione. Pokażę, jak buty zmieniam, bo niektórzy mi piszą, żebym buty zmieniał, żebym choroby. Panowie, trzymam gołębie od drugiej klasy podstawowej i potrafię coś o tych gołębiach i widzicie sami, że to lata i pocztowe trzymałem i takie. Nie lubię głupich komentarzy, nie mówię wam po złości, ale każdy jest najmądrzejszy i każdy miał zawsze coś w gojemniku. I takie się gołębie, i wy na przykład, co druga osoba albo co piąta osoba, zamiast go zabić, to go odsadza do kozy i go sprzedaje później, panowie. Ja trzymam murzyna czy innego gołębia nie na handel, tylko wolę go przelotować i mieć dla siebie satysfakcję. Pszenica jest droższa, karmy są droższe, ja mam to w nosie. Stać mnie na to i lubię to i robię to, co lubię. A tu oczywiście pokazałem wam prawdę, a z tego wychodzi, piszecie na innych filmach pod Tatkiem, czy tam, no u Andrzeja się osrały, ma hirę, hi, 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 hi. Kolego, sam masz w gaciach hirę, spójrz u siebie w garnek i zobacz. U mnie jak będą miały hirę, się osrają, to tyle papieru kupię, że powycieram im dupę, jeszcze będą kilometry robiły, będziesz jeszcze w szoku z tych gołębi. A jak nie, to kupię następne, nie martw się. A mam tyle gołębi moich, że starczy mi. 600 gołębi mam prawie. To jest tylko zabawa i to jest dla was, te gołębie tutaj przeniosłem, żebyście po prostu widzieli, jak się gołębie ścinkuje. Bo już nie mam z sąsiadami spinek, jest wszystko w porządku. Jastrząb bije, dzisiaj wziął gołębia u mnie, goniłem gołębie po rynku. Jest film u Bolka, gołębie Bolka Elbląg. Zobaczycie, jak Budapeszty moje pięknie dzisiaj chodziły po półtora tygodnia. Zabrał jastrząb jednego, ja filmu dzisiaj nie nagrywałem. Pokażę wam gołębie, które doprowadzam do porządku, dostały wszystko. Niektórzy mi pisali, żebym igły zmieniał, żebym tamto, panowie, wiem, co mam zrobić. Tak samo niektórzy do mnie mówili: Andrzeju, nie szczep ich, bo ich pozabijasz. No jakoś ich nie zabiłem, panowie, zaszczepiłem i się jest poprawa. Zobaczcie, co z nimi. Zaraz pokażę wam, jak zaczynają jeść. Nie chciały pić, nie chciały jeść. Teraz, no troszkę jeszcze leją, oczywiście. Zobaczcie, jest mokro, ale jest, o tu jest bardzo mokro, ale nic nie będziemy sprzątali, trociny jutro dowalimy. Będzie wszystko w porządku. Pokażę wam zaraz moją hodowlę. Jestem w takich butach. To są buty do nich. Zaraz przy was zmienię buty, żebyście znowu nie myśleli, że idę w tamtych. Jakby gołębie były tamte chore, to by tak nie chodziły. Nagrywał dla niektórych, co naprawdę mają mózgi jak mój orzech, co jest do zlikwidowania. Dobra, pauzujemy. Pokażę wam, jak będą jadły. Panowie, nasypałem im jedzenia. Mieszankę dostały czystą. Bez żadnego dopalacza. Jutro im podam Avivio Munę. Zobaczymy. A chorobę sam przyniosłem. Takiego kupiłem gołębia. I takie sprzedają gołębie, panowie. I tu u mnie nie ma ściemniania. No jest tak, jak jest. Sami widzicie. Ale ja to postawię na nogi. W Rosji chmury rozganiają. To ja gołębi nie postawię, panowie. Zaczynają jeść gołąbki, mają do wody Bengasol, troszkę lepszy elektrolit. Oczywiście liczę się z tym, że coś będzie, 7 dni im daję. Po 7 dniu wchodzę do nich, nic nie zdechło, zaraz pokażemy tamte gołąbki. Nie są takie jeszcze, tam widzę w rogu jest taki ciemny jeszcze. Tam jeszcze mają, zaczęły pić, bo dałem im troszkę więcej. Tą widzę też moją perówkę, dobra była, też ją bierze coś, ale lepiej niech coś bierze po 7 dniach,
będą kulawe, to będą do zlikwidowania. Nie sprzątamy, jutro im nasypię trociny. Okna są, panowie, postawiane. Pokażę. Nie ma przeciągu, dałem okna tutaj. Zamknąłem im, żeby przeciągu nie było. Nie wychodzą w ogóle do wolierni. Specjalne okna założone. Tu jest szyba. Nie ma przeciągu gołębi. Idę teraz do gołębnika tamtego. Za chwilę nagramy. Niech sobie jedzą, zobaczcie. Schodzą. Niech sobie skubią. Dobrze, że nie mam mrozu. Czekajcie, dam pauzę. Jestem. Kolego, żebyś nie myślał, proszę, buty od Hiry zakładamy do gojemnika innego. Nie ma u mnie srania po krzakach i zaraz zobaczysz jeden z drugim, który tam się śmieje, że tam jest ponad 400, 500 gołębi niecałe, że jest wszystko w porządku. Jaki kał. Dobra, gdzie te wiaderka? Lecimy tam teraz. Witam, panowie, jestem u gołębi, na głównym gołębniku. Tu jest 22 sztuki zaszczepione. Jest wszystko ok tutaj. Kolego, nie ma żadnej tu hiry ani osrańców. Zaraz zobaczycie, jak gołębie te jedzą moje. Wczoraj światło włączyłem. W ogóle wstałem godzinę temu, bo się położyłem. No trochę byłem zmęczony. Byliśmy dzisiaj na rynku w Elblągu. Ale była tragedia. Czekajcie, muszę karmiki zobaczyć, co się zaczyna. To jeszcze jest słabo. Zaraz dam pauzę. Panowie, rozsypałem karmę. I tak wygląda u mnie karmienie o tej porze albo później. Gołębie dzisiaj były gonione. Po 8:00 u Bolka jest film. Jastrząb uderzył, zabrał jednego na 100% Budapeszta, nie wiem czy Pantosza, czy Kąciatego, coś białego, fajnego zabrał, ale słabszego w takim razie, bo nie dał rady. Ten gołąbek, co go jastrząb uderzył, panowie, dzisiaj zobaczyłem, że on nie ma jednak oczka. Gołębie, widzę, zaczynają się nosić, zobaczcie jajko. Tutaj tak samo, tu jest niesprzątane. Gołębie fajnie pracują, jedzą, tam jest kolejne jajko. Tu nie mam światła, ale dałem latarkę. Jest osrane, brudno. Gołębie są bardzo zdrowe. Są przygotowane. Jeszcze ich odrobaczę tylko za parę dni wszystkie. Patrzę, gdzie ten jest Budapeszt, bo on nie ma oka. Dzisiaj zobaczyłem, że on słabo latał. Coś tam latał, ale nie ma oka, bo ma zaklejone oko. Nie wiem, gdzie on jest. Tutaj moje murzyny, panowie. Tak jedzą, zobaczcie. Tak wyglądają zdrowe gołębie. Nie puszczałem dzisiaj murzyna w ogóle, bo 22 sztuki są poszczepione. 3 dni ich nie puszczę. Tak to wygląda. Koleżko, do tego się, co się śmiałeś u pana tatka. Pozdrawiam pana tatka i kamerzystę. Dzięki za pozdrowienia, Tadzio. Pozdrawiam cię serdecznie z Elbląga. Jeszcze jak zajedziemy na Sulejówek, odwiedzimy cię na pewno z Bolkiem. Coś może ci przywieziemy, sprezentujemy z parkę, żebyś miał od nas. Zobaczymy. To ten też szczepiony taki, no nie są takie 100%, trochę smutne gołębie, ale to wiadomo, szczepionka, nie ma mrozu. Ale gołębie, zobaczcie, jak sobie radzą. Mają wodę? Mają elektrolit, panowie. To im nie dajemy. Wychodzi 17 godzina. Tutaj zobaczcie, jak pracują. Nie ma takiej samej różnicy jak tam, ale jeszcze pokażemy. Idę jeszcze po karmę, panowie. Pokażę jeszcze w kolejnych zajemnikach. Bo naprawdę mam syf. Jutro tutaj sprzątnę. Miałem dzisiaj sprzątać, ale się położyłem spać. Pozdrawiam kolegę.
koło Radomia, co lotował. U takiego jednego miał lotować, ale zestrał się w gacie, wymyślał różne rzeczy i po prostu dłuższy temat, panowie. Gościu się wywiązał, puścił, miał puścić 30, puścił wszystkie, pierw u niego, później miał puścić w sobotę, ten chciał w niedzielę, ale tam, tak jak mówię, dłuższy temat, panowie. Każdy mądry w gębie, za przeproszeniem, najlepiej lotuje, najlepiej gania i najzdrowsze ma. U nas jest pokazywane to, co jest cały czas na bieżąco. Nie jeden by to, co tam w tamtym gołębniku miał, pod dywan zakopał czy schował. O, ja pokazałem, jak tam sytuacja wygląda. Gołębie wziąłem zdrowe, przewinęły się, osrały się. Trzy z tym Budapesztem padły. Takiego kupiłem, takiego sprzedali. Wstyd, normalnie. Zdrowego gołębia się nie sprzedaje. Albo coś mu dolega, albo nie lata, albo likwidujesz, to sprzedasz dobrego gołębia. Tak samo jak ja na przykład teraz tutaj sprzedam jednego murzyna czy dwa. Dlaczego? Bo nie lata, albo coś mu jest nie tak. A czemu nie sprzedam wszystkich? No bo ja to trzymam i nie sprzedam takiego gołębia. Tak samo jak masz krowy, przyjeżdża do ciebie mleczarnia, to którą dasz? Najgorszą. Kto ci dobrego gołębia sprzeda, panowie? Tak samo jak lotowałem pocztowe. W swojej sekcji czy w okręgu nie kupisz pocztowego, bo to jest konkurencja i nikt ci nie da go dobrego gołębia, żeby cię nie pokonać. Proste, jak sranie po krzakach, proszę Państwa. Tak to wygląda. A głupie docinki, to buty, to igły. Kolego, a igły też zmieniałem. Pierwsze poszła igła dla moich, później poszła kolejna igła dla dereszy, a później poszła igła jedna dla tamtych. Jakbym wszystko nagrywał, to by zabrakło czasu i bym was zanudzał. Nie mielibyście chęci mnie oglądać. Tak samo jak każdy pokazuje to, co pokazuje, tak samo ja, jak pokazuję, nie pokazuję wszystkiego, co im daję. I ja nie mam żadnych tam tajemnic. Tylko dlaczego nie mówię wszystkiego? Bo jesteście wszyscy najmądrzejsi. Nie mówię o wszystkich, ale jest tam 5% czy 3% ludzi mądrzejszych od każdego. Najważniejsze, panowie, to jest zdrowie i żeby nas te gołębie cieszyły. I satysfakcja była nie pieniędzami, tylko po prostu tak jak one odwdzięczają się nam lataniem. Ja lubię, jak latają. Lotuję te gołąbki, jest adrenalina mocna, bo to wiadomo, nie jestem mistrzem w lataniu. Jest ryzyko, tak samo teraz jest ryzyko zgonienia gołębi, bo już są gołębie mocne, jaszczą weźmie. Zobaczcie, jak młodziak chce latać, zobaczcie, co on robi. Takie gołębie są. I on, zobaczcie, co robi. Po gołębniku, zobacz kolego, taki chory gołąb, zobacz, co on robi. Jak im wcześniej środki dawałem, to jasne stawały w miejscu tu i latały z 5 minut nad karmikiem. Zobacz, jak one. Tylko to jest murzyn, panowie. Murzyna trzeba po prostu krótko, tak jak jasnego. Rygor. Rygor jak w zakładzie karnym. Nie ma rygoru. Nie ma. Tak jak oglądam jednego, rygor ma, jak Hitler wchodzi, to muszą gołębie stać na baczność. To jest tak w cyrku czy w zoo. Jak go nauczysz, tak masz. Tak jak dbasz, też tak masz. Można to godzinami, panowie, gadać, a fajterzy, wiecie, jacy są. I złośliwi ludzie. Najważniejsze u gołębia jest zdrowie, tak jak i człowieka. Jesteś chory, to nie chce ci się nic robić. Tak samo u gołębia, nie chce pracować. A też chemii nie daje za mocnej, żeby ich nie osrały się, za przeproszeniem, bo to na chemii kupisz gołębia. O, mogę powiedzieć, od szczura tu z Elbląga jasne. On będzie wiedział, jak będzie oglądał. Kup od niego jasne, tydzień czasu i są osrane. Albo zdechną. Każdy może potwierdzić, co mnie ogląda z Elbląga, kto od niego kupił. Gołębie są miodem smarowane, cały czas na chemii. Gołębniki podgrzewane. Przyniesiesz do siebie normalne ziarko, normalne trzymanie. I gołąb nie wytrzymuje tego. No i zdycha, no co? A teraz już mogę się z wami założyć wszystkimi. Będzie coraz mniej gołębiarzy czy hodowców. Pszenice są droższe. Teraz tak samo z ganianiem jest ciężko, pracujemy. Ja tak samo jak kostkę zacząłem kłaść w brukarską, to już nie było ganiania. Z nudów poszłem do tej pracy, żeby gołębie odpoczęły. A każdy sobie ścieli, żeby się wysłać pod ciepłą kołdrą, panowie. Tak samo widzicie. Coś bocian smutny. Nie był szczepiony, a coś smutny. Tam jeszcze może śpi, bo... Zobaczcie, jak zobaczę. Zobaczcie, wszystko głowy do góry. Nie ma tam. Nie, i zobaczcie, dopiero jest, panowie, karmione. Nie biją się tak, jak biją się, ale wyżarły. Te to, tutaj to są małpy, to one bardzo są głodne, zawsze, za każdym razem.
Tutaj przyjdę, muszę im donieść jeszcze. O, wszystko na baczno stoi, głowy do góry i patrzą, co jest zgrane. Ciekawe, jakiego Budapeszta wziął. Coś nam wziął. Nie ma, czy szkoda, czy nie szkoda. A, fajny będzie film u Bolka, jak złapałem garłacza na rynku. Kasiorkiem na dachu. Zaczynają pić elektrolit. Dobra, panowie, jeszcze pokażemy kolejnego emniki. Tam mam chyba jeszcze w dwóch emnikach coś. Idę po ziarka dalej. I niech sobie jedzą, coś tu jeszcze doniosę. Pauzujemy. Witam, panowie, jestem w kolejnych gołębnikach. I tak wyglądają u mnie hodowle. Dopiero jest karmienie. Tu są takie gołąbki ciekawsze. Na jajkach niektóre. Rumuny są na jajkach i Budapeszty są na jajkach. Miedziane. Tu jest zamknięta. Samczyk mu jest gdzieś. Nie widzę go. O tam. O, już mamy młode, panowie. Mamy młode. Później pokażemy. Tam są młode, już widzę. Nawet nie spojrzałem. Patrzcie. Widzicie? Jeszcze rok się nie zakończył. Już u Andrzeja młode lęgi. Niech se siedzą. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma jeszcze, nie widzę. Nie widzę, panowie, jednego Budapeszta, ale gdzieś tam pewnie w gnieździe jest. Tu tak gołąbki kolejne. Zaraz kaczki przyjdą też tutaj w tej żarcie. Tutaj są dzikie gołębie. Zobaczcie. Mamy światło. Tu mam dla kolegi Bogdana do wysłania 12, 14 Budapesztów, 15. Wszystko żółte. Takie Budapeszty, ale to są bardzo mocne Budapeszty. Były wyłożone do 14 km. One pojadą, tu widzę, Pantosz jest jeden, nie wiem dlaczego. Tu jest trochę Bolka, jest chyba 14 sztuk, czy 10, 12 chyba. Moje dwa czaposze. Samiczka jest słaba bardzo. I czerwony jest też słabszy w lotach. I mój, co jaszą, wziął siwy czaposz. Samiczka, zostawiłem ją. Tu też są zdrowe gołąbki, zobaczcie. Mam tyle gołębników, jest wszystko w porządku, panowie. Kał jest bardzo dobry, nie leją. Tu kuracja też przebiegła wyśmienicie. Mam parę Budapesztów tu moich chłopciatych, które szybciej siadały po paru minutach. Boją się światła. I tak to wygląda, panowie. Dobra, nie będziemy ich męczyć, niech sobie jedzą. Mają elektrolit też. Kaczkom jeszcze sypniemy, zaraz kaczki przyjdą. Już krzyczą. Jestem Budapeszt, czy nie ma? Nie widzę. O, jestem. Jestem, co tak długo lata już wyszedł. Tu jest, panowie, o, to jest ten. Widzicie? Nie puszczam go, bo on jest bardzo długo lata. I dereszy było 5. Raz, dwa, trzy, cztery. To też jest w środku tam jeden. To jest piękna Rumunka. Na krótkim dzióbku. Tu jest samczyk. Tu jest samczyk. Ten żółty to jest samiczka z tym siwym. Nie wiem, co wyjdzie. Nie będę. O, tam ma na młodych siedzieć. Nie chcę siedzieć. Nie przeszkadza mi. Dobra, panowie, daję pauzę, dam kaczkom tutaj jeść. Panowie, jesteśmy jeszcze u gołębi, bo muszę Budapesztą dosypać, bo u tych jest ok, jeszcze mają resztkę, to one się zjedzą, ale te, to tyle, ile bym je nasypał. Zobaczcie, puste karmiki, panowie. Puściutkie karmiki. Wyłączył mi się telefon. Dam im troszkę jeszcze. Żeby rany nie dawać. Zobaczcie, cały czas głodny. Ile byś im nie dał. Ale nie dajemy im tak dużo, żeby się nie ostrały. Żeby się nie przyzwyczaiły, że tu jest ciemno. Też im nawróciłem bardzo mocno, dam światło.
Zobaczcie, pusto. Widzieliście? Jest mieszanka, więcej pszenicy. Jęczmienia nie daje, panowie, już. Bo bez sensu jest jęczmień. To nie są konie. Jęczmień jest taka sama cena jak pszenica. No po co ten jęczmień dawać? Dam pszenicę i mieszankę. Taka prawda. Jak jęczmień droższy od pszenicy. Niech każdy daje po swojemu. Jęczmień mogą konie jeść, da, moim zdaniem. Na jęczmieniu głębiej nie chcą latać. Dawało się jęczmień, bo jest dobry. Albo i cenowo był dobry. A teraz jest cena droższy jęczmień od pszenicy. No to lepiej moim zdaniem pszenicę kupić. Nie wiem, czy tam mają jeszcze. Tu jest dużo wody. Tu nie ma wody. A tu mają wodę. To już dzisiaj im nie dajemy. Tam jest elektrolit, jest chłodno, nie trzeba ich zmieniać. I tak to wygląda, panowie. Tutaj u mnie jest zajebiście odpukać. Ale tutaj to co mam, jak ja tu nic nie dorzucam, panowie. Trzy gołębi jest 120 do sprzedania, prawie większość. Zostawiam sobie 40 sztuk. Kto będzie chętny, panowie, z Budapeszta mojego, mogę go zgonić. Nieważne, czy to jest Rumun, czy Czaposz, czy Konciaty, czy Pantosz, czy Budapeszt. Jedna cena na hurcie. 120 mogę sprzedać z tych gołębi. Bo później jak tamte przyniosę, a jak nie, no to je przelotuję wszystkie. Co wróci, to wróci. Nic nie będę na sztuki. Panowie, nie chcę dwie sztuki, cztery sztuki. Kto chce dobry lot, możemy jeszcze się umówić pół drogi. A jak nie, to niech przyjedzie, zgonię go, nieważne. Wyniesiemy go na trochę. Z tych gołębi, co tutaj są. Są na moich obrączkach, nie są na moich obrączkach. I są łapciate, i są zwykłe, i są różne. Nie ma żadnego czerwonego, nie ma żadnego żółtego. Jest parę Rumunów, parę Czaposzy. I sam Pantosz, Konciaty. I są droższe, i są tańsze. O, takie osobie tylko zostawię. Ja tutaj 40 sztuk i starczy mi. Bo tak jak tu u góry, o. A tak to są różne gołębie. I węgierskie, i... No i tego bym zostawił Pantosza Szymla. On zasłużył na dożywocie. Panowie, niekiedy wchodzę do gołębnika, patrzę, czy mojego lotnika nie ma, nie? Ale nie ma go. Jego samiczka tutaj jest, o, to jest jego samiczka. Ta siwa. To jest jego gniazdo. Ona cały czas sama siedzi. Zerkam za każdym razem, nie ma tego gołębia. Tu ma jajka. Tam ma oberlinka, złożyła jajka, panowie. Widzicie? Dam pauzę, złapię tego Budapeszta, co oko ma stracone. Zaraz go znajdę, panowie, czekajcie. Jestem, panowie. To jest ten gołąbek. Otworzyłem mu teraz oko, bo mu ropiało. Zobaczcie. Tu ma u góry ropkę, ale ma oko, normalnie. Rozerwał mu jastrząbek. Bardzo fajny na łapciach. Ma czubek. Ale patrzę, że ma oko, mu otworzyłem teraz. Dobra, panowie, co tam? Pozdrawiamy, spadamy do domu. One to wszystko wyjedzą. Jak nie, to im zostanie troszkę. Dla mysz też zostawiłem trochę. Też to stworzenia. Te już się najadły gąbki. Jeszcze mają. Daję im tak, żeby po prostu nie miały za dużo, za mało. Ale jak im zostanie, to zostaje tylko tyle, panowie. Zobaczcie. Rano wchodzę, nie ma nic, ani ziarenka. Tu są poszczepiące. Ten jest poszczepiące. Ten jest poszczepiące. Ten jest poszczepiące. Ten groch, co przyszedł, też zaszczepiony został. Szczepionki mi jeszcze zostały na 20 sztuk. Tego aż ogon wykręca. Poszczepiące to jest rośnie? Co to jest? Teraz zobaczymy, co to jest za gołąb. Nie, to jakoś dziwnie ogon miał, siedział na ogonie. Dobra, dogramy troszkę jeszcze tam, w tamtym gołębniku i wszystkich pozdrawiamy.
później im światło zgasimy, niech odpoczywają. Zobaczcie tam, co się dzieje, panowie. Jeszcze raz podejdę, zobaczcie. Tutaj cały czas głód, tu nie ma. Tu takie głodne, że u mnie nie ma. Zobaczcie. To one wyjedzą wszystko, na 100%. Dobra, pauzujemy. Dobra, panowie, jestem tutaj u moich garłaczy. Tak wyglądają, panowie. Nic na ziemi nie siedzi już po szczepionce. Tu się zaczyna życie pomału, zobaczcie. Dajemy im parę dni. Jakbym tego nie zaszczepił, panowie, to by była naprawdę tutaj katastrofa. Zaczynają coś tam gruchać, się w ogóle nie odzywały. No ten nasz się wywrócił. Będzie parę do wyrzucenia, ale jest wszystko w porządku. Do 3 dni. A tu moja groszka po mojej lotnicy to słaby go. Nie, to nie moja groszka. Myślałem, bo tu mam 2 grochy tylko. I sami widzicie, jak tu wygląda. Kolego, ty co pisałeś w komentarz, to zobacz, jak gołąbki wyglądają. Stają na nogi. Ale Andrzej się nie przejmuje. Kał, zobaczcie, jaki się robi. Tutaj już widzę. Nie mogę przybliżyć. Nie wiem dlaczego. Zobaczcie, kał. Już się robi normalny prawie. Jeszcze jest tam parę, co leje. Ale już kał się naprawdę. Nie wchodzę, bo mam inne buty. Coś takiego jest. No jeszcze trochę tam leją, nie mogę powiedzieć. Ale jutro im podam środek taki. Awimunę. Do karmy. Przemyślę, z czym to podam. I może ryż pady kupię. Ale one nie umieją, jeśli ryżu pady, to niech jedzą to, co jedzą. Nie będę im karmy zmieniał. Ale walczą już, zobaczcie, jak walczą. Będzie pan zadowolony, będzie. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Niech gołąbki sobie odpoczywają. Jeszcze raz dzięki za pozdrowienia dla tatka i kamerzysty. Pozdrawiam go serdecznie. Pozdrawiam wszystkich youtuberów z Elbląga, czyli Tomiego, Bociany i resztę chłopaków. A i pozdrawiam kolegę z Niemiec. Serdecznie, co trzyma pocztowe. Do zobaczenia na następnych filmach, panowie. A, obejrzyjcie Bolka film, tam jak ja gonię, jak łapię gołębia na rynku, jaki rynek jest katastroficzny u nas w Elblągu. Jaka karma tania, tylko trzymać gołąbki, karmić. Pozdrawiamy serdecznie z Elbląga. Robi się troszkę chłodno. Mrozu nie ma, bo jeszcze nie marznie, ale nie jest najgorzej. Pozdro dla wszystkich.